Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witamy. Dzisiaj poeta zamieszkały w Gliwicach, Andrzej Walter. Usłyszymy wiersze z książki poetyckiej pod tytułem Niepokój horyzontu, która ukazała się w Toruniu w 2014 roku. Za rogiem. Nic się nie stało. Nie naciskam, szat nie rozdzieram. Powiedz mi tak bardziej potem, jak żyć? To chyba niedaleko, nie jest za późno. Samotna wyspa nasiąka chlebem i młodym winem. Czeka, żyje pod powieką spotkań. Nie trzeba ich zakłócać tętnem świata, nie trzeba ich kaleczyć życiem. Nic nie mów, nie pytaj, nic się nie stało. Najwięcej świata jest tuż za rogiem. Krasnoludki. Higieniczny dotyk brudnych masek wykształca w nas warstwy ochronne. Usiłujemy nie skazić się śmiertelnością ukrytą w nadpobudliwej radości. Trzymamy fason i układamy prawie idealny uśmiech nierozpoznania. Często wpadamy w proces produkcji, psując standardy jakości wyspecjalizowanym magom od wizerunku. Stanowimy wybrak odrzucony z eksportu. Bardzo nas brakuje w loży VIP z ascetycznie szarą wizją wszechświata. Król z królową czekają na każdą namiastkę czegoś. Widząc niewidzialne, wciąż jesteśmy wyrzutem sumienia, choć właściwie nas nie ma. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.